Tak pół żartem, pół serio. Organizmy nie są przyzwyczajone do takiej temperatury, ale motocykle to już chyba tak, zwłaszcza pańskie. To tak nie jest. Kurczę, powiem szczerze, szukaliśmy do samego biegu i przed tym ostatnim biegiem miałem dużą łamigłówkę. Co mam zrobić? I gdzieś tam podjęliśmy małe ryzyko i tak podobnie jak w Gdańsku w tym ostatnim biegu czułem dopiero, że ten motocykl ciągnie na całej szerokości toru, a przede wszystkim na zewnętrznej. Tak, na przestrzeni całego meczu wiadomo, że w żużlu trzeba być czujnym, natomiast jak ten tor się zachowywał? Dużo mieliście właśnie takich zagwozdek na przestrzeni całego spotkania? Kurczę, żużel dzisiaj jest tak... W sumie trzeba być uważnym. Trzeba być w każdej chwili uważnym, trzeba obserwować, co się dzieje. Trzeba znać, na czym się jeździ. I trzeba reagować. I trzeba podejmować dobre decyzje. Co my wiemy o Falubazie po tych trzech kolejkach, pierwszym domowym spotkaniu? Co my wiemy? No wydaje mi się, że wiemy, że jesteśmy mocną drużyną. Jedziemy w osłabionym składzie, wygrywamy mecze. Tylko się cieszyć i to kontynuować do końca sezonu. Powiedział pan, że miał pan łamigłówki przez cały mecz właściwie. Z czego one wynikały? Z toru? Czy coś w motocyklach cały czas nie grało? Jesteśmy z profesjonalistami i musimy się dogrywać do wszystkich warunków. Czasami te łamigłówki pojawiają się z tego, że człowiek nie chce przekombinować i woli czasem zostawić to, co w miarę jest dobre. A nie do końca ja sam czułem, że gdzieś to się rozpędza wszędzie, więc było trzeba po prostu na tym motocyklu dużo więcej z siebie dawać, żeby łapać tą prędkość. No i co? I gdzieś tam te ryzyko podjęliśmy w ostatnim wyścigu i naprawdę fajnie to wyglądało. Jak to ocenić w ogóle? 50-40 w hicie, dwa teoretycznie najsilniejsze zespoły w lidze, to jest po prostu wysokie, wyraźne zwycięstwo? Zadowoleni jesteście z takiej różnicy? Wydaje mi się, że możemy być zadowoleni. 50-40 to jest naprawdę całkiem fajny wynik. W Bydgoszczy na pewno będzie bardzo ciężko, bo Bydgoszcz dzisiaj również nie odpuszczała nam na krok i ten wynik cały czas był na styku. Ta końcówka należała do nas i z tego możemy się już teraz bardzo cieszyć. Jeszcze stosunkowo o sytuacji stykowej. Schlauderbach-Pawlicki, jak pan ocenia ten moment, kiedy pan upada, nadziewa się niemal na motocykl przeciwnika? Sędzia powtarza w czteroosobowym zestawieniu bieg. Tego nie do końca zrozumiałem, bo wyjechałem szerzej i tam się zaczynałem rozpędzać i pojawił się Szymon i gdzieś tam zahaczył w moje przednie koło. Nie było już nawet ratunku utrzymania się na motocyklu, bo można powiedzieć, że ściął mi motocykl. To była decyzja sędziego i trzeba ją zaakceptować, więc do kolejnego biegu wyjechałem jeszcze bardziej zdeterminowany jak do tego poprzedniego. Dziękuję.